Husky syberyjski, Siberian Husky. Opis rasy. Husky syberyjski ma piękną, grubą sierść, która występuje w wielu kolorach i znaczeniach. Ich niebieskie lub wielokolorowe oczy i efektowne maski na twarz tylko dodają uroku tej rasie, która pochodzi z Syberii. Łatwo zrozumieć, dlaczego wielu przyciąga wilczy wygląd Syberyjczyka, ale uważaj, ponieważ ten atletyczny, inteligentny pies może działać niezależnie i rzucać wyzwanie rodzicom, którzy po raz pierwszy spotykają się z psem. Husky również umieszczają ha w hudini i potrzebują podwórka z wysokim ogrodzeniem, które wbija się w ziemię, aby zapobiec ucieczkom. Zapewnienie husky wystarczającej ilości ćwiczeń może okazać się łatwiejsze do powiedzenia niż do zrobienia. Jednak zmniejszy to nudę i niechciane zachowania, takie jak próby ucieczki. Historia Haski syberyjski zawładnęły wyobraźnią mas, a także artystów, pisarzy i producentów filmowych swoim przyciągającym wzrok wyglądem i budzącymi podziw talentami. Ten średniej wielkości pies roboczy posiada siłę i atletykę. Po raz pierwszy opracowane jako psy zaprzęgowe, niektóre są nadal używane w tym charakterze, haski są niezwykłymi psami, a ich zdolność do uczenia się jest oszałamiająca. Wielu zakochało się w dzikiej naturze i dumie haski, ale nie zdaje sobie sprawy, jak naprawdę wygląda ta rasa. To nie jest rasa dla wszystkich. Ich piękno często skłania ludzi do ich zakupu, nieświadomi ich trudnych cech, co sprawia, że wiele haski syberyjskich jest głównymi kandydatami do schronienia. Rosnąca popularność rasy doprowadziła do tego, że hodowcy szczeniąt i hodowcy przydomowi nie hodują odpowiednio do temperamentu. Ma to niekorzystny wpływ na całą rasę i wiele negatywnych cech staje się powszechnych u tych źle wychowanych psów, w tym niektóre cechy, które nie są normalne u haski syberyjskich. Jeśli spojrzysz na wszystkie pozytywne punkty ich temperamentu, nie będziesz miał wątpliwości, że jest to niesamowita rasa. Są inteligentni i niezależni, są przywiązani do wszystkich, ale nie muszą ciągle Cię męczyć o uwagę. Nie są znane jako agresywne i ogólnie dobrze radzą sobie w domach z wieloma psami. Dobrze sobie radzą z dziećmi i przyjmą każdego w swoim domu, tak, nawet intruzów. Jednak często używają tego niezwykłego umysłu, aby uczyć się mniej pikantnych rzeczy, i nie są zbyt chętni, aby zadowolić swoich ludzi. Są niezwykle trudne do wyszkolenia, więc właściciele psów po raz pierwszy lub osoby nieśmiałe powinni rozważyć inne rasy. Husky najlepiej pasują do pewnych siebie, doświadczonych właścicieli psów, którzy ustalają zasady i zapewniają spójność. Podobnie jak wszystkie rasy, Husky potrzebują treningu posłuszeństwa, ale wydają się mieć niesamowitą zdolność do odróżniania domu od klasy, zachowując się pięknie w klasie, jednocześnie lekceważąc polecenia w domu. Największą ostrożnością w stosunku do Husky syberyjskich jest ich reputacja jako artysta ucieczki. Będą wędrować z dala od domu, gdy tylko nadarzy się okazja. Niestety, w wyniku tego zbyt wielu zginęło lub zostało rannych. Właściciele Haski Syberyjskiego muszą stale sprawdzać swoje podwórka pod kątem możliwości ucieczki i otaczać je ogrodzeniem zatopionym w ziemi. Chociaż mają wiele cech, które mogą je utrudniać, Haski Syberyjskie są nadal wspaniałą rasą. Fani tej porywającej rasy ogarniają jej cudowną naturę. Właściwie wyszkolone i zadbane, haski są wspaniałymi towarzyszami rodziny. Osobowość haski syberyjski. Haski syberyjskie to psy stadne i potrzebują właściciela, który jest wyraźnym liderem stada. Ułatwia to szkolenie, ponieważ przekonasz się, że twój pies cię szanuje, ale nie zdziw się, jeśli sprawdzi granice twojej pozycji w stadzie i od czasu do czasu spróbuje przejąć kontrolę. Kiedy tak się dzieje, ważne jest, aby nie poddawać się ich natarczywości. Stań się liderem, nie zastraszając lub uderzając, ale potwierdzając podstawowe zasady z jasnością i konsekwencją. Sprawienie, by Twój pies czekał z jedzeniem, jest jednym z najlepszych sposobów na ustanowienie swojej roli przywódcy. Husky będzie Cię postrzegał jako strażnika wszystkich cennych zasobów, żywności, smakołyków, zabawek i innych psich aktywów. Ta wysokoenergetyczna rasa może być destrukcyjna zarówno w domu, jak i na zewnątrz, zwłaszcza gdy się nudzi lub nie ma odpowiedniego ruchu. Zniszczą dom, jeśli zostaną sami. A zdarzył się nawet przypadek, że syberyjski haski przegryzł cementową ścianę. Będą kopać zarówno ogrody kwiatowe, jak i podwórka, ale można je nauczyć kopania w określonym miejscu na podwórku. Lepiej dla wszystkich, jeśli po prostu nauczysz swojego psa kopać w jednym miejscu zamiast próbować zerwać z tym nawykiem. Niemniej jednak mogą być dość czarujące swoją psotną i zabawną naturą. Są również dość towarzyskie i uwielbiają popisywać się swoimi talentami. Haski syberyjskie nie szczekają. To dobra wiadomość. Oto wada. Lubią wyć, co może być bardzo frustrujące dla sąsiadów. O ile nie masz odpowiednio wyszkolonego i dobrze wyćwiczonego Siberian Husky, zdrowie Husky syberyjski. Haski są ogólnie zdrowe, ale podobnie jak wszystkie rasy, są podatne na pewne schorzenia. Nie wszystkie Husky dostaną którąkolwiek lub wszystkie z tych chorób, ale ważne jest, aby być ich świadomym, jeśli rozważasz tę rasę. Jeśli kupujesz szczeniaka, znajdź dobrego hodowcę, który pokaże Ci świadectwa zdrowia obojga rodziców Twojego szczeniaka. Świadectwa zdrowotne dowodzą, że pies został przetestowany i oczyszczony z określonej choroby. U Husky należy spodziewać się zwolnień zdrowotnych z Ortopedycznej Fundacji dla Zwierząt. OFA w zakresie dysplazji stawu biodrowego z wynikiem równym lub lepszym dysplazji łokcia, niedoczynności tarczycy i choroby von Willebranda z Auburn University na trombopatię. Oraz od fundacji K9I Registry Foundation, CERF, poświadczającej, że oczy są normalne. Świadectwa zdrowia można potwierdzić na stronie internetowej OFA, ofa. Opieka Syberian Husky, Husky Syberyjskie należy ćwiczyć od 30 do 60 minut dziennie, aby się nie nudziły. Są doskonałymi towarzyszami joggingu, ale nie powinny być ćwiczone w czasie upałów. Co zaskakujące, Potrzebują tylko małego, ale bezpiecznego podwórka, aby wydać swoją energię. Konkluzja. Husky syberyjskie muszą pracować, aby być szczęśliwym. Zwykle samo utrzymywanie aktywnego życia poprzez piesze wędrówki i inne sporty na świeżym powietrzu sprawi, że Siberian Husky będzie zdrowy, szczęśliwy i wolny od kłopotów. Jak wspomniano wcześniej. Trening jest koniecznością dla tej rasy i możesz chcieć zainwestować w bardziej zaawansowane zajęcia z posłuszeństwa. Może to być trudne dla wielu właścicieli i trenerów, ponieważ rasa jest bardzo inteligentna i określi różnicę między zajęciami a domem. Będą zachowywać się wspaniale w klasie, wykonując wszystkie instrukcje i polecenia, ale w domu mogą wrócić do upartego psa, który ukradł twoje serce. Może to być frustrujące, ale przekonasz się, że cierpliwość, czas i trochę własnego uporu się opłaci. Trening na kojach jest ważnym narzędziem, które jest często polecane przez hodowców. Zapewnia to Twojemu psu i szczeniakowi bezpieczeństwo, a także daje im bezpieczną przystań, do której mogą się wycofać, gdy czują się przytłoczeni lub zmęczeni. Skrzynia nigdy nie powinna być używana jako kara. Trening na smyczy jest również koniecznością, ponieważ haski syberyjskie nigdy nie powinny być pozostawione bez smyczy, gdy nie znajdują się na ogrodzonym terenie. Uwielbiają biegać i zrobią to bez zastanawiania się, jak daleko jesteś. Możesz łatwo zgubić swojego Siberian Husky, jeśli zdecyduje się za czymś gonić lub po prostu cieszyć się szczerym biegiem. Husky syberyjskie mają dużą zdobycz i jest to kolejny powód, dla którego powinny być smycze podczas spacerów. Karmienie haski syberyjski. Zalecana dzienna porcja, 1,5 do 2 filiżanek wysokiej jakości suchej karmy dziennie, podzielonej na dwa posiłki. Polecamy karmę dla haski syberyjski. Jeśli chodzi o pory posiłków, haski syberyjskie są znane z tego, że są łatwymi w utrzymaniu. Wymagają stosunkowo niewielkiej ilości jedzenia dla ich wielkości. Ta cecha może być wywiedziona z początków rasy, ponieważ czukocki opracował te psy, aby ciągnąć lekki ładunek w szybkim tempie na duże odległości w niskich temperaturach przy najmniejszym możliwym spożyciu pokarmu. Kolor sierści i pielęgnacja husky syberyjski. Upewnij się, że twój odkurzacz jest w dobrym stanie i regularnie rezerwujesz czas na pielęgnację, jeśli adoptujesz psa husky syberyjskiego. Jego podwójny płaszcz ma średniej długości włosy. Włos okrywowy jest prosty, a podszerstek miękki i gęsty. Spodziewaj się dużo włosów, dużo wypadania, zwłaszcza wiosną i jesienią, kiedy zdmuchują płaszcze. To powiedziawszy, jest to dość łatwa w utrzymaniu rasa. Haski syberyjskie żyjące w niższych temperaturach zrzucają mniej niż te, które żyją w cieplejszym klimacie. Możesz uniknąć matowania i nadmiernej sierści na meblach. Jeśli zobowiążesz się do szczotkowania sierści psa przynajmniej raz w tygodniu w ciągu roku i codziennie w okresie linienia. Haski syberyjskie są czystymi psami i potrzebują czasu, aby się oczyścić. Podobnie jak kot, zazwyczaj nie wydzielają psiego zapachu i rzadko potrzebują kąpieli. O ile oczywiście nie poruszają się w czymś obrzydliwym na podwórku lub nie znajdą śmierdzącego zbiornika wodnego, do którego można wskoczyć. Kiedy nadchodzi pora kąpieli, wybierz wysokiej jakości szampon dla psów, który ma na celu zachowanie naturalnych olejków w skórze i sierści psa. Haski występują w różnych kolorach i oznaczeniach: od czerni do czystej bieli z kolorowymi oznaczeniami na ciele, które obejmują czerwienie i miedzie. Ich oczy mogą być brązowe, niebieskie lub kombinowane. Ich twarze mają maski, które dodają im uroku. Grupy ratunkowe Haski Syberyjskie są często kupowane bez jasnego zrozumienia, z czego składa się ich posiadanie. Istnieje wiele psów Haski, które potrzebują adopcji i/ lub opieki zastępczej.